Siemanko! Dzisiaj parę słów o chwytach, czy też gripach rowerowych, a dokładnie ESI Extra Chunky, czyli gripy, które są u mnie już jakieś 14 miesięcy i myślę, że po tym czasie mogę co nieco o nich powiedzieć. Po pierwsze, cena. Najtańsze, jakie widziałem na Allegro, 85 zł. Najdroższe 125, zależy od sprzedawcy i od koloru. A gama kolorów jest naprawdę bogata. Extra Chunky, czyli jak sama nazwa wskazuje, najgrubsze, najbardziej mięsiste u tego producenta. I faktycznie takie są. Są grube, są mięsiste, świetnie amortyzują, świetnie chronią dłoń. Taki przerywnik. Świetnie chronią dłoń. Zakładanie, trzeba się chwilę pobawić. Najlepiej użyć jakiegoś środka typu alkohol izopropylowy lub coś podobnego i wtedy dosyć łatwo się daje założyć. Na sucho nie ma opcji. Użycie, zużycie, jak widać, może nie widać, każdy kolor inny niż czarny będzie łapał brud i ten brud będzie po jakimś czasie coraz bardziej widoczny. Ja starałem się je dzisiaj jak najbardziej doczyścić, a i tak gdzieś tam widać szare, brudnawe. No nie da się już tego doprowadzić do stanu idealnego. Poza tym, po tych 14 miesiącach, zobaczcie, zrobiły się takie porowate. Widać po nich już wyraźnie ślady zużycia. No i w niedługim czasie pasowałoby już wymienić. Tutaj, gdzie trzymam kciuk, też takie lekkie zagłębienie, odciśnięcie, to już na stałe. Same gripy naprawdę są fajne. Powiem tak, jeśli masz dobre, nie narzekasz, a chcesz tylko z ciekawości sprawdzić, to myślę, że nie warto wydawać tych pieniędzy. Natomiast jeśli jakieś problemy z nadgarstkami, czy też z cierpnącymi dłońmi i szukasz dobrych, dobrze chroniących gripów, no to można wziąć pod uwagę, bo pod tym względem sprawdzają się świetnie. Aczkolwiek mają swoje wady. Cena nie najniższa. Po średnio roku, półtora roku pasowałoby wymienić już na nowe. No chwila zabawy z założeniem. I inny kolor niż czarny będzie się szybko brudził. Ale poza tym u mnie się sprawdziły, ja jestem z nich zadowolony. Jeszcze trochę u mnie posłużą, aczkolwiek zamówiłem sobie już inne, zintegrowane z rogami. Chcę przetestować, sprawdzić, jak mi się na tamtych będzie jeździło. Jeśli będzie źle, to pewnie powrócę do tych, tylko w innym kolorze już. Ok, tyle z mojej strony. Taka szybciutka recenzja, podsumowanie. Czy kupić, czy nie kupić? Decyzja jak zawsze zostaje dla Was. Ja Wam przedstawiłem tylko plusy i minusy. Na razie, dzięki za obejrzenie. Hej!